Oto Hania, dziecko ocalone w ramach naszej akcji. Szanowni Państwo, dziewczynka, którą Państwo widzą na poniższym zdjęciu, to Hania, maluszek, któremu pomogliśmy w ramach naszego projektu ocalone.org, prowadzonego przez naszą fundację. Hania niedawno się urodziła i jest ze swoimi bliskimi. Na początku listopada. Prosiliśmy o wsparcie dla rodziny Hani w związku z nadchodzącym porodem. Mama Hani, pani Kamila, samotnie wychowuje już trójkę starszych dzieci, nie może iść do pracy w związku z narodzinami najmłodszej córki i nie może liczyć na pomoc rodziny. Dlatego nasi wolontariusze osobiście zaangażowali się w pomoc poprzez rozmowę o tuche i towarzyszenie tej rodzinie. A nasza fundacja przekazała pani Kamili wyprawkę dla Maluszka zawierającą najbardziej niezbędne rzeczy. To jednak dopiero początek naszej akcji. Musimy dotrzeć do kolejnych kobiet w trudnej sytuacji życiowej, gdyż takie osoby są celem numer jeden dla aktywistów aborcyjnych, którzy wyszukują takie kobiety i namawiają je do rozwiązania życiowych trudności poprzez zamordowanie dziecka za pomocą pigułek poronnych. Proszę posłuchać, co musimy zrobić. W polskojęzycznych mediach, zwłaszcza społecznościowych, trwa ogromna kampania społeczna, której celem jest oswojenie Polaków z aborcją i przekonanie jak największej liczby osób, że dzieciobójstwo jest czynem moralnie dobrym. Szczególnie intensywnie reklamowane są aborcyjne pigułki poronne, rozprowadzane przez zorganizowane grupy przestępcze. I aktywistów aborcyjnych. Środowiskom tym zależy przede wszystkim na tym, aby dotrzeć ze swoją propagandą do młodszych dziewcząt oraz kobiet w trudnej sytuacji życiowej, gdyż takie osoby najłatwiej namówić na kupno tabletek i zabicie własnego dziecka. Jak to wygląda w praktyce? Jakiś czas temu w internecie przeprowadzono śledztwo dziennikarskie które ujawniło kulisy handlu pigułkami poronnymi i pomocnictwa w nielegalnych aborcjach. Dziennikarka napisała do handlarzy tabletkami poprzez media społecznościowe, przedstawiając się jako szesnastoletnia Magda. Jestem uczennicą liceum. Moja sytuacja rodzinna i finansowa jest bardzo trudna. Wychowuje mnie tylko mama. O mojej ciąży wie tylko pełnoletnia siostra. Na to aborcyjne aktywistki odpowiedziały: Droga Magdo, przykro nam, że znalazłaś się w tak trudnej sytuacji. Aborcja medyczna jest zabiegiem bardzo bezpiecznym i skutecznym, jeśli przeprowadza się go w pierwszych dwunastu tygodniach ciąży. Niemniej jednak może się zdarzyć, że dojdzie do komplikacji, takich jak bardzo silny krwotok. Potrzebna jest wtedy szybka pomoc medyczna. Jest konieczna, aby ktoś bliski i pełnoletni, Wspierał Cię podczas zabiegu. Proszę zauważyć, że handlarze pigułkami otwarcie mówią, że konsekwencją domowej aborcji może być krwotok zagrażający życiu dziewczyny. Na tym właśnie polega pomoc kobietom oferowana przez organizacje aborcyjne na namawianiu kobiet do aborcji, mając przy tym pełną wiedzę i świadomość tego, że może to się skończyć tragicznie. Na przykład poprzez wykrwawienie się kobiety na śmierć. Po zamówieniu pigułek 16-letnia Magda dostała od aborcjonistów szczegółową instrukcję, jak przeprowadzić za ich pomocą dzieciobójstwo w domu. Innym razem dziennikarka podała się za 25-letnią Agatę, pisząc do aborcjonistów. Gdyby to był ktoś inny, to może... Ale mój partner jest w połowie Nigeryjczykiem. Nie wyobrażam sobie urodzić czarnego dziecka. Właściwie to nie mam nawet pewności, że to jego. Jeśli ode mnie odejdzie, nie będę miała gdzie mieszkać. Ja nie pracuję, to on zarabia. Proszę o wyrozumiałość. Na co handlarze aborcją odpisali jej. Twoja ciąża jest bardzo wczesna. Możesz przeprowadzić aborcję do końca dwunastego tygodnia ciąży. Masz jeszcze bardzo dużo czasu. Czy możesz przez następne dwa tygodnie spróbować zebrać sugerowaną kwotę na zapłacenie za pigułki poronne? Proszę zwrócić uwagę na fakt, że w obu tych przypadkach nie zaoferowano kobietom żadnej realnej pomocy, wsparcia materialnego lub psychicznego. Towarzyszenia, pomocy materialnej i temu podobne. Dla aborcjonistów jedynym wyjściem z trudnej sytuacji życiowej jest zamordowanie dziecka poprzez aborcję, i właśnie w tym mogą oni kobiecie pomóc. Żadnej realnej i prawdziwej pomocy nawet nie sugerują. Każdego dnia w Polsce dochodzi do setek podobnych rozmów w mediach społecznościowych. ...i infoliniach kontrolowanych przez aborcjonistów. Spójrzmy na wpisy... ...z jednej z aborcyjnych grup dyskusyjnych. Jak pomagacie takim kobietom... ...które potrzebują pomocy z niechcianą ciążą? Na przykład w wieku 17-18 lat lub poniżej... ...pyta 17-letnia dziewczyna. Nie pytają o wiek. Odpowiada jej inna internautka. Dzisiaj na Instagramie była historia... Że pomogli piętnastolatce, dodaje inna użytkowniczka. Ale super, podsumowuje pytająca siedemnastolatka. Przez pomoc zawsze rozumie się tutaj, namówienie młodej dziewczyny do aborcji oraz dostarczenie jej nielegalnych pigułek poronnych. Co ważne, aborcjoniści dopuszczają także możliwość przekazania tabletek śmierci za darmo, szczególnie młodym dziewczętom. Które nie mają pieniędzy na ich kupno. Wszystko po to, aby zdobyć zaufanie i wyrobić sobie klientki na przyszłość. Co w przypadku, gdy nie ma się 18 lat? Takim osobom też pomagacie? Pyta na grupie aborcyjnej Julia 8455. Pomagają często za darmo. Jak nie ma się środków, wystarczy do nich napisać. Odpowiada jej propagatorka aborcji, która pośredniczy w dystrybucji pigułek poronnych. Przypomina to trochę metody stosowane przez dilerów narkotyków, którzy pierwszą działkę dają za darmo, po to, aby uzależnić człowieka od szkodliwej substancji i zmusić go do regularnego kupowania narkotyków. Szanowni Państwo, jest to przerażające zjawisko, które w Polsce rozwija się na ogromną skalę. Szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Żeby uzmysłowić sobie, jak dynamicznie działa aborcyjna propaganda, proszę spojrzeć na aplikację TikTok. Jest to obecnie trzecia najpopularniejsza aplikacja w Polsce, w której najliczniejszą grupę stanowią dzieci i młodzież w wieku 14-15 lat. Jeśli chodzi o płeć, to aż około 90% korzystających z TikToka w Polsce to młode dziewczęta. Właśnie dlatego na TikToku prężnie rozwija się profil zorganizowanej grupy przestępczej, która pośredniczy w nielegalnym handlu pigułkami poronnymi. Aborcyjni bandyci zdobyli już na polskim TikToku ponad 100 tysięcy regularnych fanów, a ich wpisy doczekały się ponad miliona polubień. A to przecież tylko jedna z wielu aplikacji popularnych wśród dzieci i młodzieży, takich jak Facebook czy Instagram, na których rozsiewa się aborcyjna propaganda i oswajanie z dzieciobójstwem. Czym to skutkuje? Wedle statystyk w ciągu ostatniego roku zamordowano w Polsce za pomocą pigułek poronnych kilkadziesiąt tysięcy dzieci. Szacunki wskazują liczbę ofiar na około trzydziestu tysięcy. W tej sytuacji musimy nie tylko głosić publicznie prawdę o aborcji i skutkach tego procederu, ale również docierać z prawdziwą pomocą do kobiet. Wiele polek, zwłaszcza młodych dziewcząt, nie ma nawet z kim porozmawiać, gdy dowiadują się, że są w ciąży. Dlatego piszą na grupach i forach aborcjonistów, którzy reklamują się jako rzekomi eksperci do spraw pomocy kobietom. Wiele kobiet jest samotnych, ma problemy finansowe oraz odczuwa ogromną presję otoczenia, w tym często własnej rodziny. Odpowiedzią na te sytuacje jest nasz projekt. Ocalone.org. W ramach akcji ocalone.org prowadzimy m.in. czat i infolinię pomocową, na których dyżur pełnią nasi wolontariusze. Każda kobieta która jest w ciąży i nie wie, co robić, lub nie ma z kim porozmawiać, może do nas zadzwonić i napisać. Odpowiadamy tak szybko, jak to możliwe, i pomagamy rozwiązać problemy. Służymy ciepłym słowem, możliwością rozmowy, wiedzą praktyczną, kontaktami do sprawdzonych specjalistów, lekarzy wyspecjalizowanych placówek pomocowych, pomocy duchowej i psychologicznej. Jesteśmy zdeterminowani, żeby pomóc każdemu, kto będzie tego potrzebował: niepełnoletnim, ofiarom przemocy, chorym, osobom przymuszanym do aborcji i w kłopotach finansowych. Obecnie musimy skupić się na promocji naszego projektu, aby jak najwięcej kobiet znajdujących się pod presją aborcjonistów dowiedziało się o nim. I mogło znaleźć miejsce realnej pomocy i wsparcia. W związku z tym przygotowaliśmy między innymi specjalną furgonetkę wyposażoną w duże banery reklamowe informujące o akcji, a także megafony z nagraniami zachęcającymi do kontaktu z nami w sytuacji, gdy ktoś potrzebuje pomocy. Auto już wkrótce wyjedzie na ulicę polskich miast. Przekaz płynący z naszego samochodu jest prosty i czytelny. Jesteś w ciąży, potrzebujesz pomocy, pomożemy ci. Jesteś w ciąży, potrzebujesz pomocy, pomożemy ci. Równolegle zamierzamy promować akcje w internecie oraz organizować kolejne, niezależne akcje informacyjne, aby ostrzegać Polaków przed skutkami aborcji. W najbliższym czasie potrzebujemy na te cele około 14 tysięcy złotych. Proceder namawiania polek do aborcji, oswajania z aborcją i handlu pigułkami poronnymi niesie ze sobą jeszcze jedno bardzo poważne zagrożenie. Jest nim zanegowanie moralnych fundamentów naszej cywilizacji, która oparta jest na miłości do bliźniego, z czym w oczywisty sposób wiąże się ofiarność, trud i wyrzeczenie. Antymoralna rewolucja która przetacza się przez Polskę, zakłada likwidację miłości na rzecz egoizmu oraz prymat własnej wygody nad dobrem swoim i innych. Stąd w mediach tak mocno reklamowane jest rozumienie pomocy matce w ciąży jako zachęcanie jej do aborcji. Taka postawa jest ucieczką od odpowiedzialności oraz okazji do wykazania się poświęceniem. Nie możemy pozwolić na to, aby taka mentalność jeszcze bardziej rozpowszechniła się w Polsce. Dlatego raz jeszcze proszę Państwa o wsparcie szlachetnego projektu ocalone.org oraz akcji informacyjnych, w ramach których pomagamy potrzebującym i kształtujemy świadomość społeczeństwa. Kinga Małecka, przybyło. Fundacja Pro: Prawo do życia. Więcej informacji na stronie